Jak co roku 2 czerwca na parkingu obok marketu Kaufland w Dzierżoniowie odbył się Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wraz ze wszystkimi służbami mundurowymi z całego powiatu. To spotkanie, czy powiedzmy ten dzień kierujemy do dzieci i młodzieży. Chcemy ich nauczyć, jak należy bezpiecznie zachowywać się w życiu. W związku z tym myślę, że każde działanie, które służy temu, żeby powiedzmy młodzież, dzieci czuły się bezpiecznie, jest ze wszechmiar wskazane. Powiem tak, zainteresowanie jest duże, służby się spisały, tak i Straż Pożarna i Policja. W związku z tym myślę, że to jest z jednej strony zabawa, a z drugiej strony nauka. Nawet PZU wydaje pieniądze na profilaktykę po to, żeby nie dochodziło do zdarzeń. To samo jest u nas. Jeżeli nauczymy określonych zachowań dzieci, młodzież, to później po prostu nie będzie tych zdarzeń, drastycznych zdarzeń i dzięki temu być może ochronimy niejedno życie. To już kolejna edycja, której również i nasza dzierżoniowska komenda jest współorganizatorem. Zaprosiliśmy tutaj głównie dzieci po to, żeby pokazać, w jaki sposób można bezpiecznie się zachowywać, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drodze. W związku z tym mamy tutaj miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci mają możliwość pod okiem policjantów przejechać się, przekazać swoją znajomość przepisów ruchu drogowego. Oczywiście każdy otrzymuje nagrody za prawidłowe odpowiedzi. Mamy również konkurs dotyczący bezpieczeństwa. To szeroko rozumianego, zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i tego bezpieczeństwa na co dzień w domu, zachowania w szkole, w przedszkolu. Mamy również komisarza Lwa, który wraz z dziećmi tutaj bardzo często jest fotografowany, robi sobie zdjęcia, rozdaje cukierki. Jest również i Straż Pożarna. Wspólnie razem wszystkie tutaj instytucje zajmujące się bezpieczeństwem w naszym powiecie prezentują się i chcą razem być wreszcie ze wszystkimi. Jesteśmy jednymi z organizatorów całego przedsięwzięcia. Z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy wykonać takie działanie jak Dzień Bezpieczeństwa, zaprezentować się oczywiście ze swoim sprzętem, zaprezentować kurs taki króciutki pierwszej pomocy, to czym zajmujemy się na co dzień, ale także zorganizowaliśmy taki konkurs plastyczny pod tytułem Jak bezpiecznie zachować się na wakacjach. Tutaj ze względu na zbliżające się wakacje chcieliśmy, żeby dzieci swoją wyobraźnię pokazały, jak powinno być bezpiecznie i oczywiście przy tej okazji zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas spędzania wakacji. Im więcej tej profilaktyki, oczywiście te dzieci są teraz jeszcze małe, ale nabierają takich nawyków, które staramy się tu przymycić przy okazji właśnie takiej festynu zabawy, bo taki to ma charakter głównie poprzez zabawę, nauka i edukacja. No są dwa powody, dla których tu przybyłem. Pierwszy to jest właśnie, żeby dzieci miały jakąś atrakcję, bo to jest robione właśnie pod kątem tych dzieci. Natomiast drugi cel jest taki, żebyśmy się również mogli zapromować, pokazać jako ratownictwo wodne, które na terenie Dzierżoniowa działa. Mamy tu oddział właśnie ratownictwa wodnego. Dzisiaj mam problem z tym tematem, ponieważ większość dzieci niestety wchodzi do łódki po to, żeby obejrzeć łódkę, a nie bardzo chcą mnie słuchać. Dlatego zapraszam na takie spotkania, które będziemy organizowali już tylko po to, żebym mógł powiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa nad wodą. Jako firma Kaufland chcemy wspierać takie lokalną społeczność, takie lokalne inicjatywy i jak najbardziej jestem za tym, że jako firma mamy na to, mamy możliwości, mamy tutaj, tak jak widać, plac, na którym mogliśmy pomóc zorganizować taką imprezę. Miejsce dobrze skomunikowane. Myślę, że dobrze przysłużyło się tutaj tej inicjatywie. Kaufland jak najbardziej chce wspierać inicjatywy społeczne. Wspieramy je nie tylko tutaj, akurat w dniu dzisiejszym, mówię, miejsce pomogło i to jest tak, ale jest wiele różnych inicjatyw, które się odbywają, w których Kaufland uczestniczy, wspiera też poza tutaj tym terenem. W tym dniu wiele dzieci z całego powiatu mogło zapoznać się z pracą służb działających na naszym terenie. Kto nie był, niech żałuje, a my zapraszamy już za rok na kolejny Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa. Dzisiaj.